Witam serdecznie na kanale AVIT. Dzisiaj powracamy do Muzeum Podziemny Olkusz. Jeśli jeszcze nie poznaliście tego muzeum, zachęcam do zobaczenia materiału, który pojawił się na naszym kanale. Wiemy już, że Podziemny Olkusz to bardzo interesująca wystawa, którą na pewno warto zwiedzić osobiście. Ale dzisiaj w naszym studio kanału AVIT porozmawiamy o tym, jak wystawa Podziemny Olkusz została zrealizowana. Moim gościem jest dr Grzegorz Augustyn, prezes firmy Signum Project, autor projektu ekspozycji Podziemnego Olkusza. Serdecznie witam w naszym studiu. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. W takim razie chciałbym zapytać na początek, jaką rolę pana firma Signum Project odegrała przy realizacji projektu Podziemny Olkusz? No, w tym projekcie akurat Signum Project było odpowiedzialne za stworzenie w zasadzie projektu od podstaw dla całej ekspozycji. A co za tym idzie, poszliśmy dalej w kwestię związaną z wykonawstwem scenografii dla całości wystawy, dla obu lokalizacji, bo to jest rozdzielone na dwa podziemia. Więc no, w zasadzie dość tak kompleksowo, szczerze mówiąc, w trybie troszkę zaprojektuj i wybuduj, tak można powiedzieć. Może od razu wyjaśnijmy, bo to są dwie lokalizacje, nie wszyscy tam byli. Tak. Mam nadzieję, że ci, którzy nie byli, zobaczyli już nasz materiał, reportaż, który jest na kanale AVIT. Serdecznie zapraszam, oglądajcie, linkujcie, możecie się przekonać, jak to muzeum wygląda. Ale warto teraz przypomnieć, no właśnie, jak to jest rozłożone, bo mamy rynek w Olkuszu i gdyby pan to jakoś wyjaśnił. Tak, generalnie cały podziemny Olkusz to nie jest jedna lokalizacja, tylko właśnie dwie, odseparowane od siebie, czyli no nie da się przejść z jednej do drugiej, znajdujące się w podziemiach. Pierwsza lokalizacja to są podziemia dawnego ratusza, który istniał właśnie na rynku w Olkuszu, a druga lokalizacja to są podziemia, które zostały odkryte w dawnym budynku starostwa w Olkuszu. Znajdują się tak zwanym, jak można powiedzieć, dystrykcie królewskim, w którym znajdowała się kiedyś mennica. No i w tych podziemiach właśnie odkryto kolejne komnaty. Zresztą jest ich dużo więcej niż zostało zaaranżowane na samą ekspozycję. Być może w przyszłości będzie też to rozszerzane. Natomiast no, charakter tych wnętrz pierwotnie planowanych pod ewentualne zasypanie okazało się, że zostały wykorzystane ostatecznie na muzeum, co chyba, jak się okazuje, było dobrą decyzją. No tak, tutaj warto wspomnieć, że ta decyzja no, też nie było tak, że nie budziła kontrowersji, bo to, czego dokonaliście, no, to jest rewolucja, no, bo to nie są zwykłe piwnice, ale to jest bardzo nowoczesna przestrzeń. I od razu chciałem zapytać, skąd właśnie pomysł, aby trasa Muzeum Podziemny Olkusz no, była bardzo zaawansowana technologicznie, była multimedialna? No to troszeczkę w takim przeciwstawnym nurcie do tego, że mamy do czynienia z materią bardzo zabytkową, bo te podziemia, ich datowanie sięga naprawdę w średniowiecza i to takiego bardzo bym powiedział głębokiego, żeby nie powiedzieć wczesnego, bo zaraz archeolodzy będą mnie tutaj ścigać. Pamiętając jeszcze nasze rozmowy z etapu projektowania, więc troszkę w kontrze właśnie do jakby tej bardzo zabytkowej struktury, która tam jest, gdzie w zasadzie każdy element, każdy kawałek ściany jest poniekąd historycznym elementem, nawet jeśli nie jest bardzo wyeksponowany, więc zdecydowaliśmy się na takie rozwiązania, aczkolwiek też trzeba pamiętać o tym, że ta technologia multimedialna ma taki łącznik właśnie scenograficzny w postaci zabudów, w których to się znajduje, ograniczone możliwości ingerencji jakby w strukturę ścian, czy w ogóle w strukturę obiektu, no też narzucały spore wyzwanie i pewne rzeczy można było tylko multimedialnie tak naprawdę pokazać i wyeksponować to, co na pierwszy rzut oka wcale nie jest widoczne, tak można powiedzieć. Jeśli pan mówi, na pierwszy rzut oka nie jest widoczne, proszę wyjaśnić.
Bardzo dużo elementów, które dla archeologów tam i dla historyków były oczywiste i często stanowi ich pracę naukową wręcz, dla przeciętnego zwiedzającego w ogóle jest niezauważalne. Jakieś pozostałości łuków, fragmentów, elementów architektonicznych, które same w sobie stanowią potwierdzenie, że coś wcześniej tam istniało. Coś, czego dzisiaj już nie widać, co bardzo trudno odtworzyć tak naprawdę, bo czasem nie do końca wiemy, jak to wyglądało. Poszczególne stanowiska zresztą do tego bardzo mocno nawiązują. I dzięki temu, że mamy multimedia, możemy jakby uzupełnić tą wiedzę i odtworzyć to, co tak naprawdę dzisiaj jest tylko w zeszytach naukowych i historycznych, a jest informacją niesamowicie ciekawą. Troszeczkę tak. Taka wystawa dla odkrywców, żeby samemu zgłębić pewne elementy, będąc w tych podziemiach. No i multimedia tutaj dają nam taką możliwość, żeby przechodzić te kolejne poziomy. No, może to duże słowo, ale trochę jak Indiana Jones, tak? Mm-hmm. Mniej więcej. No tak, no poruszamy się w tym świecie popkultury i to jest jakby nieuniknione. I chyba dobrze, że muzea czasem też decydują się iść tą ścieżką, prawda? No zdecydowanie multimedia ułatwiają rozmowę takim językiem, szczególnie, że dzisiaj profil odbiorcy zdecydowanie się zmienia. To, co kiedyś jeszcze, no też z racji braku odpowiednich narzędzi, pozostawało często w jakichś wydawnictwach, właśnie tak jak mówię, bardziej w takiej formie klasycznej, analogowej. No dzisiaj technika cyfrowa w zasadzie pozwoli zbudować trochę rozszerzoną rzeczywistość do tego, co mamy w muzeum, czy jako eksponat, czy jako właśnie samo wnętrze, więc no to też jest możliwość zbudowania pewnych środków wyrazu. No, często się też mówi, że technologia, multimedia są takim uzupełnieniem. No to jest, nie wiem, tak jak, nie wiem, mamy książkę, jest serial, mówi się, że ten serial jest uzupełnieniem, czyli to, czego nie ma w książce, jakby krok dalej. Czy tak samo się dzieje właśnie w muzeach? Troszkę tak, natomiast uzupełnieniem, ale też i rozszerzeniem w pewnym sensie, albo doszczegółowieniem czasami. Natomiast tu też rolę multimediów bym określił jako sposób też podania pewnej informacji, bo można bardzo wiele rzeczy opisywać, bardzo wiele rzeczy, znaczy wchodzić bardzo głęboko w materię naukową, techniczną, historyczną, natomiast multimedia umożliwiają stworzenie bardzo fajnej narracji i są takim no, narzędziem, no tak jak kiedyś troszeczkę była książka, tak, podsumowaliśmy w sposób popularno-naukowy pewne zdobycze nauki, tak dzisiaj za pomocą multimediów możemy te same historie opowiadać w sposób ciekawy, atrakcyjny dla widza, dla zwiedzającego, no i tak jak mówię, tworzyć w pewnym sensie nowy język, który w muzeach, no myślę teraz zyskuje sobie bardzo szerokie pole oddziaływania. No właśnie, ale żeby stworzyć ten język, potrzebny jest projekt. Chciałem zapytać, jak powstawał projekt ekspozycji multimedialnej Podziemny Olkusz? Szybko. To jest pierwsza rzecz. No jak wiadomo, to w tego typu inwestycjach oczywiście reżim czasowy jest ważny. On też stanowi pewną trudność, dlatego że niezależnie od tego, czy jest to Podziemny Olkusz, czy jakakolwiek inna ekspozycja, musimy mieć świadomość, że my jako projektanci przychodzimy z zewnątrz, czyli w pewnym sensie jesteśmy zwiedzającym już na tym etapie projektowania, więc patrzymy na to zupełnie innymi oczami niż osoby zaangażowane na przykład ze strony miasta Olkusza, konsultanci historyczni czy rada naukowa chociażby takiego projektu. I to jest zaleta z jednej strony, bo patrzymy na to z zewnątrz troszeczkę innym okiem, z pewnym dystansem. Nikt z nas przed rozpoczęciem projektu nie zdawał sobie z tego, z jak ogromną ilością wiedzy i materiałów historycznych będziemy musieli się zmierzyć. Nomen omen w trakcie projektu musieliśmy też dokonać pewnych śledztw, wyjaśnień, oczywiście w cudzysłowie, bo nie każda wiedza była oczywista, ścierały się różne poglądy, historycy też nie są zgodni. To samo dotyczy każdej branży, czy to jest wystawa historyczna, przyrodnicza, naukowa. Są różne poglądy na różne zjawiska, na różne kwestie. Ścierają się. Tak, ścierają się i to często bardzo mocno. Wychodzi to w dużej mierze na dobre wystawie, bo musimy rozważać różne rzeczy, no ale oczywiście te rozważania nie mogą trwać wiecznie. I
I projekt tak naprawdę poza aspektami technicznymi, bo można powiedzieć, dobrze, przychodzimy, rysujemy, tworzymy, dobieramy urządzenia, to się tak ładnie mówi. Natomiast, żeby cokolwiek zacząć konkretnie rysować, trzeba stworzyć cały pomysł wizualny, cały pomysł architektoniczny, znaleźć koncepcję wnętrza, motywy przewodnie. I tutaj w Olkuszu było to o tyle trudne, że mamy te dwie lokalizacje i tu przyjęliśmy taką formułę, że jednak wizualnie je troszeczkę podzielimy, tematycznie również, dlatego że ratuszowi oddamy to, co królewskie, jak to się ładnie mówi, czyli Srebrne Miasto i tam będzie ta wiedza bardziej o mieście. Natomiast starostwie oddamy, no, zresztą tam była mennica ściśle powiązana z górnictwem i z historią górnictwa i złowiem, które, i srebrem, które było bogactwem Olkusza. Tam oddamy troszeczkę tematykę w ręce górników. I jakby tego, co było tym surowcem i co kształtowało. I no, trzeba znaleźć ten wątek w projekcie najpierw, który później będzie można pociągnąć razem z rzeszą ludzi tak naprawdę, bo to są i konsultanci, którzy muszą się znaleźć w projekcie, raz ze strony merytorycznej i tutaj też współpracujemy z wieloma specjalistami. W tym projekcie akurat to byli historycy i archeolodzy, natomiast w innych projektach to są i specjaliści także i od nauki i od na przykład przyrody, jeśli są to wystawy przyrodnicze. Natomiast tu wyzwaniem w historii jest to, że po pierwsze trzeba właśnie historię przedstawiać na podstawie faktów, nie domysłów, pomimo że niektóre są bardzo ciekawe i można byłoby ten wątek pociągnąć. No ale skoro nie mamy na to dowodów, no często też historycy mówią, że też jak nie ma dowodu, to też jest dowód, prawda, że nie było inaczej. Ale i to jest jakby jedna rzecz, czyli opracowanie takiego scenariusza merytorycznego tak naprawdę, o czym my chcemy powiedzieć, na tej bazie w jaki sposób tak naprawdę chcielibyśmy opowiedzieć w sensie nadania pewnej estetyki, a dopiero później powstają tak naprawdę, można powiedzieć, projekty scenograficzne, które z kolei korespondują z tym, jakie urządzenia ostatecznie się tam znajdą, jakie środki wyrazu, bo może urządzenia to jeszcze jest na tym etapie duże słowo, ale w jaki sposób pewne rzeczy będziemy chcieli pokazać. I to tak naprawdę w tym ostatnim etapie pokazuje, za pomocą jakich środków, jakich urządzeń, jak ten dobór będzie wyglądał. No i przy okazji trzeba myśleć też o rzeczach, o których cała branża myśli, czyli jak to będzie serwisowane, jak będzie z dostępem, jak zapewnić w takich warunkach przecież niełatwych, prawda? No, nie wspominam o oczywistych rzeczach jak zasilanie i komunikacja, tylko że no, na samym końcu pozostaje jeszcze kwestia właśnie tych parametrów pracy optymalnych w takiej przestrzeni, w której jest ciasno, w której dostęp jest ograniczony, no i w której panują, tak jak w przypadku podziemi olkuskich, warunki no, czasem dość skrajnie trudne, bo i wilgotność jest też sporym wyzwaniem, tam nie ma co ukrywać. Jak to w podziemiach, no i to jeszcze zabytkowych bardzo. A proszę powiedzieć, jakie technologie konkretnie zostały użyte, żeby uzyskać ten efekt? No w przypadku Olkusza to tak naprawdę mamy dość spory przekrój technologii, bo no z racji tego, że są to podziemia i ten klimat jest dość, powiedziałbym, ciemny, czyli no nie mamy dużo światła, w zasadzie kontrolowane warunki, więc możemy sobie pozwolić na dość szerokie zastosowanie technologii projekcyjnych. I tutaj w kilku stanowiskach zostało wykorzystane po pierwsze mapping, z wykorzystaniem projektorów krótkoogniskowych i edge blendingu. I to też w taki fajny sposób, gdzie nie wykorzystujemy ekranu w sposób klasyczny, bo wydaje mi się, że też warto powiedzieć o tym, że dzisiaj już taki po prostu zwykły, duży, płaski ekran z wyświetlanym dużym obrazem zawsze robi wrażenie oczywiście, ale no powolutku też wszyscy się przyzwyczajamy do tego. Technologia postępuje. Mamy do dyspozycji takie narzędzia już dzisiaj nawet osobiste, które często są dużo bardziej wyrafinowane, więc musimy czymś zaskoczyć. Więc fajnie, jeśli ten ekran nie jest oczywisty, jest to forma reliefu na ścianie, który jest troszeczkę ożywiony. Płaskorzeźby, która jest no, ożywiona za pomocą obrazu, który jest czymś więcej tylko niż po prostu obrazem z projektora, tylko niesie ze sobą jakąś fajną treść. No oczywiście musi to być obraz dość wysokiej jakości, dużej rozdzielczości, chociażby ze względu na to, że patrzymy na to z bliska. A Państwa zapraszam do komentowania materiałów na kanale AVIT.
oglądania naszych reportaży, subskrybowania, przesyłania linków dalej i łapki w górę.